Przyjaciele, zanim idziemy dalej, chcę coś wam powiedzieć. Mimo wszystko, że mówiłem to ostatnio, to ja się muszę tym z wami podzielić, bo mi to chodzi przez ten tydzień cały czas po głowie. Mówiłem to na poniedziałek, na studium biblijnym. W 5 rozdziale Ewangelii Jana jest taki tekst. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Ja nie wierzę, że tak było. Ja uważam, że to jest legenda żydowska. Po prostu. I powiem wam dlaczego. Bo ja nie znam takiego Boga. W całym Starym Testamencie, ja nie mówię teraz jeszcze o Nowym Przymierzu. W Starym Testamencie nie ma takiego Boga, który robi sobie coś, a potem nie robi. W ogóle chciałbym, żebyście przez kilka sekund uruchomili swoją wyobraźnię. Jesteście odrodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym. Proszę wyobraźcie sobie, proszę Boga w niebie, który posyła co pewien czas, nie wiadomo co jaki czas, na czym polega ten anioła, który tam porusza wodę w tym bajorze. I który tam pierwszy się do tego bajora dorzłapie, ten zuch. I wszyscy się cieszą z tego, w niebie, z Bogiem na czele. Ja się nie nawróciłem do takiego Boga. Ja nie znam takiego Boga. I nie znam takiego Boga, który od czasu do czasu kogoś tam uzdrawia i robi jakieś takie myki. Ja takiego Boga nie znam. To jest jedna z wielu legend, które są w Biblii. Uważam, że tam nie schodził, że ten anioł. Uważam, że to było czyste placebo. Placebo. 30% skuteczności mniej więcej. To tak jak przed obrazem Marii dzisiaj idą i tam klęczą i uzdrawiani wychodzą. Bo to nie trzeba, wiecie, to można wierzyć w pieniek. Nie wiem, czy wy się troszeczkę interesujecie wiarą. W ogóle wiarą nie tylko chrześcijaństwem. Generalnie genezą wiary. Ja się interesuję różnymi rzeczami, bo jestem taki wścibski w tych sprawach. Ja się wiarą interesuję. Wiecie, że ludzka wiara to jest taka konstrukcja, to jest ten rodzaj, taki moduł, że ją się uruchamia, prawda? I następują cuda. Prawda, pani doktor? Pani doktor, tam się możecie zapytać, jak to jest, że ludzie w ogóle nie będący chrześcijanami, nie znający Boga, więcej bluźniący Bogu, mówiący, że Bóg jest taki czy owaki, uruchamiają swoją wiarę w coś. I w wyniku tej uruchomienia tej wiary znikają raki, zaczynają widzieć, chodzić i tak dalej. To wiecie, to w ogóle to. I ja rozmawiając w ten sposób z chrześcijanami, słyszałem, że to diabeł uzdrawia. Ja mówię, jak diabeł diabłem, świat światem, a Bóg Bogiem, tak jeszcze diabeł nikomu nic dobrego nie zrobi. Diabeł to jest męta społeczna, która przychodzi po to, co jest napisane o diable, w Ewangelii Jana, kraść, zażynać i wytracać, tak? Taki zawód ma. Złodziej, morderca, psychopata. Siedziałem w więzieniu przez 10 lat, widziałem wielu morderców, złodziei, psychopatów. Rozumiecie, o co chodzi? I żaden z tych ludzi nie chciał zrobić na dobro nikomu. Tak?
jeśli takie było jego usposobienie. O co chodzi? A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat, a gdy Jezus ujrzał go leżącego i teraz chce, żebyśmy zwrócili uwagę na Boga. Bo tutaj, przy tej Betejście, gdzie jest informacja od wielu, wielu lat, że tam schodzi jakiś anioł i tą wodę porusza w imieniu Jahwe i tam się ci chorzy ludzie tłoczą i robią wyścigi, który pierwszy. Przy tej całej sytuacji, która od lat tam jest, tak, przechadza się z boku Bóg. Idzie sobie Bóg. Tam nie ma go. Nie ma go w tym kotle całym. Jest z boku. A gdy Jezus go ujrzał leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Czy zauważacie subtelną różnicę między tym, co się tam dzieje w tej sadzawce, a tym, co mówi Jezus? Tam są wyścigi. Który mniej kulawy, ten pierwszy. Który mniej okaleczony, ten pierwszy. Komu się uda? Rozumiecie, o co chodzi? Komu się uda? A tutaj przechodzi bokiem Bóg i po cichutku pyta człowieka, tak, czy chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim ja zaś dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Ja takiego Boga znam. Ja nie znam Boga, który chce czegokolwiek w zamian za miłość, moc i szczęście. Nie znam takiego Boga, który mówi: Artur, jak ci się uda dotrzeć do tego kanałku, to ci pobłogosławię. Ja nie znam takiego Boga. Nie znam Boga, który chce, aby szukać pośrednika. Bo tutaj potrzebny pośrednik. Nie mam człowieka, on mówi, który by mnie tam zawiódł. Nie znam takiego Boga. Znam Boga, który bezpośrednio się komunikuje i to jest najważniejsze z tego całego mojego wywodu, który teraz robię. Komunikuje się na jakim poziomie? Czy chcesz? On się go pyta. Czy chcesz być zdrowy? Dlaczego wam to przytoczyłem? Dlatego, że chcę wam pokazać, jak bardzo jest zaatakowany system pragnienia naszego. Bóg to Bóg realizujący pragnienia. Rozumiecie? A bardzo łatwo jest zgubić to. Gubi się to. Na rzecz tego, co należy, na rzecz tego, jaka jest potrzeba. Bóg nie jest Bogiem potrzeb. Bóg nie zaspokaja twoich potrzeb. To jest fikcja literacka. To jest zwiedzenie religijne, że Bóg się tym zajmuje. Bóg realizuje ludzkie pragnienia, bo On jest tym, który owe pragnienia w nas co włoży. On się pyta dzisiaj człowieka, czego chcesz, a nie czego potrzebujesz. A ludzie boją się. Ludzie się boją. Ludzie są skłonni leżeć w swoim okaleczeniu, w religijnym czy humanistycznym systemie, licząc na to, że jakoś coś tam wyjdzie im w życiu i może się uda. Nie patrzą w prostą stronę. Czego chcesz? Pyta Jezus. Czego chcesz? Czego ty chcesz? Boją się powiedzieć, czego chcą. Wiecie, czemu się boją najczęściej powiedzieć, czego chcą? Bo albo życie w nich to zabiło,
Rozumiecie? Albo nie biorą pod uwagę, że Bóg jest tak dobry, jak w ich intelekcie. A to naprawdę dobry Bóg. To nie jest Bóg, który realizuje twoją potrzebę. Rozumiesz mnie? To nie taki Bóg. Żeby zrealizować potrzebę, wystarczy ci jakiś człowiek. Okej? Wystarczy trochę sprytu, naturalne zdolności. Dlaczego wam to mówię? Bo ja bym chciał, żeby wszyscy z naszej wspólnoty, z całego naszego ruchu, to byli ludzie opierający się na swoich pragnieniach i realizacji swoich pragnień. Ja tego bardzo chcę. Ja chcę, żebyście byli ludźmi, którzy odważnie będą realizowali swoje marzenia. Nie będą bali się marzyć i nie będą bali się wchodzić w te marzenia, wiedząc, że Bóg jest Bogiem realizacji marzeń i pragnień. Amen. Że to taki Bóg. To nie jest Bóg, który daje ci chleb powszedni. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o czym ja mówię. Modlitwa Ojcze Nasz nie jest modlitwą Nowego Przymierza. Ja się nie modlę taką modlitwą. Rozumiecie? Wiecie, dlaczego ja się nie modlę? Bo ja węglowodanów mało jadam. Ja nie chcę się modlić taką modlitwą. Bo to szkodzi na jelita. Prościej nie mogę. Bóg jest Bogiem, który realizuje pragnienia, a nie daje chleb powszedni. Chleb powszedni to ja sobie sam zdobędę. Ja byłem złodziejem i bandytą i świetnie organizowałem sobie chleb powszedni. Rozumiecie, o czym ja mówię? Chleb powszedni człowiek może sobie zorganizować bez Boga. Bóg nie jest potrzebny do tego. Bóg jest Bogiem realizacji twoich pragnień i marzeń. Może wielu z was, może wielu, niewielu, ja nie wiem, ale jeżeli jesteś człowiekiem, który w ogóle zatrzymał się w tym, zablokowałeś się, rozumiesz? To musisz się odblokować, bo tylko tam realnie z Nim się spotkasz dalej. W ogóle Jego nie ma gdzie indziej. Jego nie ma w tym pieprzonym kanale. Rozumiesz, o czym ja mówię? Jego tam nie ma. On nie siedzi w tej prei i nie puszcza tam swojego aniołka, który tam tą wodę zmąci. Nie ma takiego Boga. Nie ma takiego Boga. Nie ma takiego Boga. Taki Bóg nie istnieje. To iluzyjny bałwan. To iluzyjny bałwan. Bóg przechodzi z boku i pyta się ciebie twarzą w twarz, czego pragniesz, dziecko moje? On się tak pyta. On chce, żebyś mu spojrzał w oczy i w wierze powiedział: ja chcę tego i tego. Ja chcę to i to. Ja chcę tak i tak. A on powie: idziemy razem. On powie: weź swoje łoże i chodź. Ten facet wziął swoje łoże i chodził. Od razu cała religia się na niego wysypała. Co robisz? Jak możesz? Rozumiesz? Jak leżał złamany 40-letnim paraliżem, żaden z tych pytlaków religijnych nie przyszedł do niego i nie opatrzył jego jednej odmarzeliny. Nikt się nie interesował nim. Nikt! Rozumiesz? Nikt! Całą religię trzeba wsadzić w wór, a wór o mur. Rozumiesz, o co tu chodzi? Nikt tam nie przyszedł do niego. Z tych kacyków. Nikt. Przyszedł do niego Bóg. I powiedział mu do niego tak: czego ty pragniesz? Czego ty pragniesz? Czego ty chcesz? I ja znam takiego Boga. Nie znam Boga, co mąci wodę w jakimś kanale i mówi: kto pierwszy, ten lepszy. Rozumiecie? Nie ma takiego Boga. I nie dajcie się w to wkręcić. Błagam was. Dlatego, że tyle, ile jest
Teraz tutaj uwalnianych marzeń i pragnień tyle jest realnej mocy. W ogóle inaczej nie ma tej mocy. Rozumiesz? Nie ma mocy. Ja realizuję swoje marzenia i pragnienia. Ja wszystko robię to, co chcę. Ja ostatnio sobie podsumowałem, ja w zasadzie 95% rzeczy, które ja robię, z wszystkich, to ja je chcę robić. 5 to jest takie rzeczy, które się nazywa pod tytułem, że muszę wstać o 5, a nie o 10. Rozumiesz, o co chodzi? A 95% rzeczy, które ja robię, to ja lubię. Pragnę, chcę, zależy mi i się cieszę. Rozumiesz? Moc przychodzi na pragnienie. Błagam Cię, zrozum to i nie bój się uwalniać pragnień i marzeń. Odważnie, do przodu w tym. W sprawie ducha, duszy i ciała. I już idę.